Volvo XC40 zadebiutowało na rynku w 2017 roku, jednak do tej pory nie było okazji, aby go Wam zaprezentować. Model przeszedł w 2022 roku facelifting, przeszło kilka minimalnych zmian stylistycznych i w tym materiale postaram się Wam zaprezentować, co się zmieniło podczas faceliftingu i spróbować doradzić, czy warto ten samochód dziś wciąż zakupić. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał CarTest. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody, a jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, kliknij dzwoneczek na dole. Dzięki. A więc oczywiście na początek stylistyka. Co tak naprawdę zmieniło się podczas faceliftingu? Na pierwszy rzut oka samochód jest niemalże identyczny i zmieniło się tak naprawdę kilka minimalnych detali. A więc po pierwsze zmieniły się przednie światła, które mają troszeczkę odmieniony kształt. Są one teraz bardziej podobne do Volvo C40 i zmieniła się również atrapa chłodnicy, minimalnie odmieniony kształt. Na dobrą sprawę tutaj to załamanie jest troszeczkę inne. No i oczywiście zmienione są wypełnienia, aby było troszeczkę bardziej nowocześnie i dostosowany ten wygląd jest do większych modeli jak XC60 czy najnowsze XC90, choć ono przeszło ostatnio drugi facelifting i odsyłam Cię do materiału w prawym górnym rogu, przekierowanie do pełnego omówienia faceliftingu XC90. Oprócz tego zderzak również, odświeżenie, aby dostosować ten samochód do C40, a więc odmieniono ten element i muszę przyznać, że w mojej opinii XC40 lepiej wyglądało przed faceliftingiem, ponieważ miało większy pazur, większą agresywność, a dziś jest takie troszeczkę bardziej stonowane i lekko nijakie, jednak wciąż wygląd naprawdę bardzo pozytywny. Jeśli chodzi o linię boczną pojazdu, oczywiście auto podczas faceliftingu jest dokładnie takie samo jak wcześniej. Bryła jest niemalże identyczna i zmieniły się minimalnie detale. Z uwagi na zupełnie nowe wersje wyposażenia zmieniono również rozmiary felki. To jest bardzo istotne w dzisiejszym egzemplarzu, ponieważ nasz egzemplarz ma felgi o rozmiarze aż 21 cali. Są to felgi oczywiście za dopłatą, w przypadku tego samochodu nieco ponad 6000 zł. Jednak muszę przyznać, że w tak małym samochodzie tak ogromne felgi robią po prostu robotę stylistyczną. A samo Volvo XC40, wiele wyraźnych przetłoczeń zarówno na dole, jak i linia na górze, z tyłu również. Wyraźne zawinięcie w tym miejscu do tylnych lamp prezentuje się naprawdę bardzo pozytywnie. A tył, no oczywiście podczas faceliftingu niewiele można było zmienić. Samochód jest niemalże identyczny jak wcześniej, a więc charakterystyczne lampy dla modeli Volvo, które w XC40 są troszeczkę bardziej skromne, jednak prezentują się naprawdę bardzo pozytywnie. To, co mi się podoba w tym samochodzie, to ogromny tylny spoiler, prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. No i klasyczne elementy każdego modelu Volvo, a więc przeliterowana nazwa marki centralnie, oznaczenie XC40 po lewej stronie, a po prawej dodatkowe oznaczenie wersji. Zderzak dość skromny, jednak jest taki sam element jak w C40, a więc tak troszeczkę zawinięte światła odblaskowe plus światła przeciwmgielne, a bagażnik w naszym egzemplarzu, klapa, unosi się elektrycznie, a pojemność to 443 litra, a więc troszeczkę mniej z uwagi na układ miękkiej hybrydy, jednak wciąż naprawdę bardzo pakowany bagażnik i wiele również ciekawych elementów, a więc po pierwsze mamy podwójną podłogę, którą możemy sobie tak ładnie zablokować i postawić. I teraz mamy specjalne haczyki na zakupy sztuk 3, więc prezentuje się to naprawdę bardzo przyjemnie. A pod podłogą, gdy otworzymy ją, to mamy również koło dojazdowe, co jest bardzo na plus. Po prawej stronie cały zestaw do wymiany koła. Również oczywiście po bokach mamy dedykowane, wbudowane haczyki. Po prawej stronie również gniazdko 12
voltów, więc również jak najbardziej na plus. Oświetlenie na pewno jest po lewej stronie i również jest po prawej stronie. Trzecie oświetlenie również na klapie bagażnika, a w tym miejscu mamy dedykowane miejsce na trójkąt ostrzegawczy. Półka bagażnika bardzo sztywna, jednak mocowana, tylko takie lekkie niteczki, a więc niezbyt premium rozwiązanie. Następnie demontaż bardzo prosty, wystarczy pociągnąć do siebie i jest ona zdemontowana. Bezpośrednio z bagażnika niestety nie ma żadnych uchwytów do złożenia oparć tylnej kanapy. Należy to niestety zrobić ręcznie. Zagłówki tylnej kanapy składają się automatycznie, gdy składamy oparcia, a po złożeniu mamy idealnie równą i płaską podłogę. Pojemność bagażnika natomiast nie jest mi dokładnie znana, gdyż dla tej konkretnej wersji napędowej Volvo nie udostępnia takiej informacji. Jednak porównując to z innymi wersjami napędowymi, pojemność bagażnika to około 1300 litrów. Wnętrze Volvo XC40 jest bardzo stonowane, skromne i można powiedzieć również, że dość klasyczne, ponieważ nie otacza nas ogromny, wielki tablet desce rozdzielczej, tylko skromny 9-calowy wyświetlacz, choć oczywiście Android Automotive na pokładzie. Za kierownicą nowoczesny 12-calowy wyświetlacz zamiast tradycyjnych zegarów. Jest to oczywiście w standardzie w tym samochodzie. W konsoli centralnej mały, skromny panel do zarządzania muzyką, podgrzewaniem tylnej szyby, nawiewem na szybę czołową oraz oczywiście włącznik świateł awaryjnych. W tunelu środkowym dwa porty USB typu C, gniazdko 12V, ładowarka indukcyjna z małym schowkiem, dwa miejsca na napoje, wybierak kierunku jazdy, który w naszym egzemplarzu jest ten specjalny, kryształowy, który dla wielu jest bardzo przyjemnym dodatkiem w tym samochodzie, a niektórzy uważają to za troszeczkę bardziej kiczowaty element. Oczywiście gusta, guściki, każdy ma swoje. Kontynuując, to co bardzo podoba mi się w tym samochodzie i podkreślałem to podczas testu Volvo C40, to w XC40 mamy dedykowany kosz na śmieci. Bardzo podoba mi się to rozwiązanie i żałuję, że w każdym samochodzie nie ma takiego dedykowanego kosza na śmieci, ponieważ jest to niesamowicie praktyczne. No oczywiście możemy to zdemontować, wypróżnić i schować z powrotem w nasz samochód. W podłokietniku mamy mały schowek, jednak nie mamy tutaj już żadnych dodatkowych portów USB typu C czy gniazdka 12V. To, co muszę podkreślić w naszym dzisiejszym samochodzie, to biała skórzana tapicerka prezentuje się naprawdę bardzo przyjemnie, dużo lepiej niż Volvo C40, które miało czarne wnętrze. Tutaj prezentuje się to bardziej premium, bardziej prestiżowo. Jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o kolorystykę, jeśli chodzi o odczucie. Jakość materiałów, deska rozdzielcza, miękkie wykończenie, jak najbardziej w porządku, jednak tutaj już to wszystko są twarde plastiki, a więc na drzwiach również twarde wykończenie, tylko tutaj mięciutkie na górze. Mogło być po prostu lepiej, oczekiwałem czegoś lepszego od marki premium, jednak w tym segmencie okazuje się, że nie można mieć zbyt wysokich oczekiwań. Ilość miejsca nogi jak najbardziej w porządku, mieszczę się w tym samochodzie bez najmniejszego problemu, pomimo panoramicznego dachu, który jest w naszym dzisiejszym egzemplarzu. Kierownica bardzo prosta, przyciski funkcyjne do najważniejszych przełączników jak najbardziej w porządku. Całościowo wnętrze wypada naprawdę bardzo przyjemnie, podoba mi się i nie dziwię się, że ten samochód był na drugim miejscu pod względem najczęściej kupowanych samochodów typu SUV w Polsce. Jeśli oglądaliście mój materiał z Volvo C40, to miałem tam problemy z Apple CarPlay, pomimo podłączonego przewodu. Niestety to wszystko nie chciało działać, jednak na szczęście tutaj działa, a więc przełączając się wszystko działa bez najmniejszego problemu, jednak niestety wciąż tylko i wyłącznie przewodowo, choć jest nadzieja, że Volvo XC40 otrzyma aktualizację, którą Volvo zapowiedziało podczas premiery najnowszej wersji Volvo XC90. A więc wszystkie modele Volvo wyposażone w Android Automotive otrzymają aktualizację multimediów, aby działało to troszeczkę lepiej, aby to było bardziej intuicyjne, jeśli chodzi o interfejs i niewykluczone, że w końcu otrzymamy bezprzewodowe Apple CarPlay, ponieważ jest to technologia wyposażona w standardzie w Android Automotive, jednak z jakiegoś powodu w modelach Volvo jest to po prostu zablokowane. Jednak całościowo, jeśli chodzi o samo Volvo XC40, jeśli chodzi o wnętrze, jest naprawdę bardzo przyjemne. Jak na ten segment, samochód oferuje po prostu bardzo dużo w przyjaznym opakowaniu i ma rewelacyjny zestaw audio Harman Kardon. Całościowo bardzo na plus i zdecydowanie jest to jedno z najlepszych wnętrz samochodów premium w tym segmencie. Przechodząc do drugiego rzędu siedzeń, po pierwsze jestem pod wrażeniem ilości miejsca, ponieważ jest naprawdę bardzo dobrze, biorąc pod uwagę, że siedzę bezpośrednio za sobą. Również na wysokość mieszczę się bez najmniejszego problemu, choć osoby wyższe już mogą mieć problem z zajęciem komfortowej pozycji do
podróżowania. Jak widzicie, moje uda są lekko uniesione, lecz również tragedii nie ma, szczególnie jak na ten segment. Jeśli chodzi o praktyczne rozwiązania, siateczki w oparciach przednich foteli, nawiewy od klimatyzacji, są również porty USB schowane pod zaślepką w stylu gniazdka 12V. W skrajnych miejscach oczywiście Isofixy, jest również podłokietnik z dwoma miejscami na poje, co jest również jak najbardziej w porządku. Jest on na dokładnie tej samej pozycji jak podłokietnik w drzwiach, jednak podobnie jak w C40, niestety ten podłokietnik jest za krótki na osobę 1,85 m, aby móc komfortowo oprzeć łokieć. Coś tutaj poszło nie tak. Zbyt krótki jest ten podłokietnik. Jakość materiałów niestety twarde. Wykończenie na drzwiach, również na dole, na plus są flokowane schowki, a więc jeśli coś tam wrzucimy, nie powinno to za bardzo nam hałasować. Całościowo, jak na ten segment, jest, powiedziałbym, naprawdę bardzo dobrze, szczególnie gdy mamy opcjonalny panoramiczny dach i wpada tu bardzo dużo światła i mamy jasną tapicerkę, jak w naszym dzisiejszym egzemplarzu. Przechodząc do danych technicznych, Volvo XC40, to jest on aktualnie dostępny tylko i wyłącznie w dwóch wersjach napędowych, B3 oraz B4. Nasz dzisiejszy egzemplarz to topowa wersja B4, a więc pod maską pracuje dwulitrowy, czterocylindrowy silnik turbodoładowany o mocy 197 koni mechanicznych i 300 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Czysto teoretycznie ten samochód powinien przyspieszać ze startu zatrzymanego w 7,6 sekundy, a więc 1 sekundę szybciej niż wersja B3, a prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie jak w każdym Volvo do 180 km. Na godzinę. Tradycyjnie oczywiście sprawdzimy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego, jednakże w ustawieniach, gdy przejdziemy do zakładki prowadzenie, to w tym samochodzie niestety ani nie ma trybu jazdy, ani nie ma wyłącznika kontroli trakcji. Jedyne, co możemy zrobić, to usztywnić reakcję kierownicy. A więc coś, co nam się dziś kompletnie nie przyda, a więc noga na hamulec, gaz podłogę, podtrzymanie obrotów do 2000. Zabuksował minimalnie, bez szału, lecz również bardzo płynnie. To nie jest samochód jakkolwiek do sportowej jazdy. Ten samochód ma płynnie przyspieszać do 50 km na godzinę w miejskiej dżungli, jednak do setki również przyspieszył naprawdę bardzo, bardzo sprawnie. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy Volvo XC40 w wersji B4, to jest miękka hybryda, a więc mamy miniaturowy silniczek elektryczny, który wspiera nas podczas ruszania, wspiera nas również podczas codziennej jazdy, a więc możemy płynnie włączać się do ruchu, jak najbardziej w porządku. Układ kierowniczy bardzo precyzyjnie reaguje na ruchy kierownicą, wręcz natychmiastowo zmienia kierunek jazdy. Jazda na rondzie, wychylenia się nadwozia, minimalnie faktycznie wylatuje z tego fotela. Mogłoby być zdecydowanie lepiej, jednak również nie jest źle. Samochód również nie jest stworzony do tak dynamicznego pokonywania zakrętów, jak właśnie to zrobiłem, a podczas jazdy jeszcze bardziej dynamicznej na naszej standardowej drodze testowej, a więc automatycznie system oczywiście będzie pikał, ponieważ nie rozróżnił, że to jest droga wewnętrzna. Jazda dynamiczna 70-80 na godzinę. Oj, mocno wyrzuca mnie z fotela. Również samochód już nie miał do końca przyczepności. Tragedii nie było, jednak zdecydowanie to nie jest samochód do sportowej jazdy. Jest to samochód stworzony do miejskiej dżungli i tam sprawdza się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Nierówności? Jak najbardziej w porządku. Mniejsze nierówności przy wyższej prędkości? Bardzo dobrze wybiera nierówności. Nie mam większych zastrzeżeń. Docierają do nas lekkie dźwięki, jednak tragedii po prostu nie ma. I również wyciszenie tego samochodu, nawet podczas jazdy autostradowej, jest na bardzo wysokim poziomie. Samochód całościowo jest naprawdę niesamowicie przyjemny i nie dziwię się, że jest tak chętnie wybierany przez klientów. Auto może nie jest rewelacyjne pod względem cenowym, ponieważ teraz ten samochód zaczyna się cennikowo od 174 tysięcy złotych, a taki egzemplarz jak nasz w wersji Ultra to już są 233 tysiące złotych. A gdy doposażymy go o opcjonalny lakier, większe felgi, system kamer 360, jest tego troszeczkę w tym samochodzie dokupione, to niestety cena tego samochodu wzrasta do aż 260
4000 zł, więc jest to naprawdę drogi samochód, jeśli chodzi o tak topową wersję wyposażenia Ultra, jak w naszym dzisiejszym egzemplarzu. I jak widać, znaczy nie widać, ale słychać, systemy rozpoznawania znaków również czasem się mylą i nie do końca wiedzą, jakie jest ograniczenie prędkości. Jednak zazwyczaj działa to naprawdę bardzo przyjemnie. Przyznaję, że jesteśmy w terenie, w którym on mógłby się faktycznie zgubić. Nie jest to również zbyt często uczęszczany teren. Jednak wracając do samego Volvo. Wyciszenie na bardzo przyjemnym poziomie, zawieszenie również działa naprawdę bardzo dobrze. Dynamika może nie jest rewelacyjna, jednak również źle nie jest. I to, co podoba mi się w tym samochodzie, to pomimo, że mamy w tym samochodzie przeogromne 21-calowe felgi, to wciąż komfort jest naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie. A więc coś, co nie jest oczywiste, gdy mamy tak ogromne felgi. W standardzie ten samochód jest sprzedawany na felgach 17-calowych, a w wersji Ultra na felgach 19-calowych i myślę, że zdecydowanie bardziej komfortowo by było, gdybyśmy w tym samochodzie mieli felgi 19-calowe, jednak nie wyglądałby on aż tak dobrze jak nasz dzisiejszy egzemplarz. Całościowo ten samochód odbieram bardzo pozytywnie. Jako codzienny samochód do przemieszczania się w mieście naprawdę jest w porządku. Wysoka ilość miejsca z przodu, również drugi rząd siedzeń jak najbardziej w porządku. Bagażnik może nie jest rewelacyjny na papierze, jednak bardzo praktyczny i również zmieścimy tam, myślę, dość sporo rzeczy. Kolejnym plusem jest idealnie płaska podłoga, gdy złożymy oparcia tylnej kanapy, a więc gdzieś jakieś dalsze podróże również bez najmniejszego problemu. I już teraz mogę Wam zapowiedzieć, że planuję tym samochodem, jednak w wersji elektrycznej, przejechać dłuższą trasę, sprawdzić, jak ten samochód sprawdza się, gdy wyjedziemy w dalszą podróż. Myślę, że to może być interesujące doznanie, ponieważ zazwyczaj te samochody są sprawdzane w mieście i do tego zostały de facto stworzone, jednak auto ma być z założenia mocno uniwersalne, więc sprawdzimy ten samochód jeszcze raz w trasie. Nie jestem pewny, czy będzie to wersja elektryczna, może będzie to wersja spalinowa, jak nasz dzisiejszy egzemplarz. Mam nadzieję, że uda się dla Was również przetestować wersję B3, a więc tańszą o 10 tysięcy złotych względem naszego dzisiejszego egzemplarza. Całościowo ten samochód odbieram niesamowicie pozytywnie. Do codziennej jazdy w mieście sprawdza się rewelacyjnie. Nie polecałbym może tych felg 21-calowych, jeśli mieszkacie w Łodzi. Jednak w innych miastach naprawdę bardzo wysoki komfort i auto rewelacyjnie wręcz wygląda. Pomimo 7 lat na rynku i konceptu z 2016 roku, więc de facto design jest starszy, to design przestylizowany z większych modeli jak XC60 czy XC90, auto się starzeje naprawdę bardzo przyjemnie, wygląda naprawdę bardzo dobrze jak na swój wiek i wciąż jest po prostu atrakcyjnym samochodem. Zdecydowanym plusem jest zestaw audio Harman Kardon, ponieważ słuchanie muzyki w tym samochodzie to jest coś po prostu nieziemskiego, jeśli chodzi o doznania audiofilskie. Jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Oczywiście w tej klasie nie jest to idealny zestaw audio, wiele innych samochodów ma zdecydowanie lepszy zestaw audio, jednak w tym segmencie, w tej klasie jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Auto nie jest najtańsze, jednak wciąż z ceną początkową około 170 tysięcy złotych jest to cena naprawdę bardzo przyjemna. Otrzymujemy niesamowicie komfortowy samochód, niesamowicie przyjemny do prowadzenia na co dzień, a więc jeśli poszukujecie tego typu samochodu, którym będziecie głównie jeździć po mieście, to Volvo XC40 powinien być jednym z Waszych wyborów. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze robisz, polubienia tego filmu. Czekam na Twoją opinię na temat XC40 w sekcji komentarzy poniżej i do zobaczenia następnym razem. Dzięki, cześć!